wolą PZPN-u, bo to pomysł związkowy, tak? Pójść szeroko w edukację tutaj. Jak widzicie, dużo kursów się otworzyło, nie tylko dyrektora sportowego, dyrektora akademii, teraz będzie ruszał kurs scoutingowy, więc po prostu Polski Związek chciał postawić na edukację. No nie ukrywajmy, jest to jedna z ważniejszych funkcji w klubie, jeśli nie najważniejsza, zależy kto jak patrzy i jak liczy. I na pewnym etapie będzie to zapewne wymóg licencyjny, więc chcemy się do tego przygotować. PZPN chce wyszkolić jak najszerszą kadrę, żeby jak już ten wymóg licencyjny wejdzie tak naprawdę, żeby kluby miały wybór. No i stwierdziliśmy, że fajnie rozwijać umiejętności tych ludzi, którzy już pracują, którzy będą pracowali w przyszłości. Uznaliśmy, że Polski Związek ma na tyle szerokie kontakty, polskie kluby mają na tyle szerokie kontakty, Ekstraklasa ma na tyle szerokie kontakty, że możemy z tego korzystać i naprawdę wartościowych ludzi tu sprowadzić, żeby się tą wiedzą dzielili. Koncepcja i idea jest bardzo dobra i była bardzo konieczna. Brałem udział w tym programie konsultacyjnym, gdzie byłem też pytany o to, jakie tematy byłyby ważne, co byłoby istotne i wtedy też od początku podkreślaliśmy, że ta wiedza nam jest potrzebna. Gdzieś no, nie jest to bez powodu, że nasza liga w rankingu UEFA jest na miejscu 27, teraz na 25. To się nie dzieje wszystko bez powodu. Musimy szkolić i rozwijać ludzi, którzy są decyzyjni w sporcie. Sam kurs dyrektora sportowego uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, jeśli chodzi o PZPN, bo do tej pory kursów trenerskich i licencji różnego rodzaju mieliśmy mnóstwo, a dzisiaj pokazujemy też, że ten obszar zarządzania tymi, zarządzaniem klubami, akademiami jest też bardzo istotny dla związku, więc cieszymy się, że mogliśmy też uczestniczyć w takim projekcie. Słowa pochwały tutaj dla PZPN-u, dla Tomka Pasiecznego, bo te konsultacje odbyły się rok temu, półtora roku temu i w bardzo szybkim, krótkim czasie byli w stanie stworzyć ten kurs. Merytorycznie ten kurs jest naprawdę dobry. Goście, którzy są zapraszani, są bardzo jakościowi. Taki Dan Ashworth dzisiaj z Newcastle, no to jest osoba, od której można się naprawdę dużo, dużo nauczyć, więc idziemy w dobrym kierunku i oby więcej takich właśnie kursów i warsztatów w Polsce. Staramy się zawsze zaprosić jakiegoś gościa zagranicznego. Staramy się też, żeby gospodarz przedstawił, co ma, jak zorganizowane. Kluby zawsze chcą, może nie się pokazać, ale chcą zaprezentować, co, jak rozwiązują. I szczerze mówiąc, wielką wartością tego kursu jest ten skład, bo my się uczymy od siebie i to też warto podkreślić. Mamy ciągłą presję. Presja, która jest przeważnie przez naszych interesariuszy na nas wywierana, to ma wpływ bez wątpienia na nasze podejmowanie decyzji i mamy do czynienia z emocjami. Bardzo dużo emocji w tym wszystkim jest. W pierwszej edycji jakby priorytetowo traktowaliśmy ludzi, którzy obecnie pracują na tym stanowisku bądź podobnym w klubach Ekstraklasy i pierwszej ligi. Natomiast no nie oszukujmy się, no ci ludzie w większości są byłymi trenerami, byłymi piłkarzami, więc tutaj gdzieś tam na tej podstawie są trochę wybierani. No myśmy Polski Związek Piłki Nożnej uznał, że fajnie dać im możliwość, tak, nabycia jakichś dodatkowych umiejętności, fajnie dać im możliwość spotkania się z ludźmi, którzy z sukcesem piastują te stanowiska za granicą i tak naprawdę to, co sesję próbujemy osiągnąć. Nie ma, plan jest taki, tak jak rozmawialiśmy, po części powiedzmy teoretycznej czy dyskusyjnej tutaj przejdziemy sobie na obiekt, zobaczycie też część treningu na Skills Labie, zobaczycie obiekt i wtedy też będzie czas na dyskusję. Myślę przede wszystkim, że wybrał nas, bo jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć o wielu rzeczach, które chcemy się dzielić, chcemy mówić, jak pracujemy i dochodzimy do tego miejsca, w którym jesteśmy, jako klub, jako akademia, jako pierwszy zespół, więc myślę, że to był taki główny czynnik. Na pewno było to fajnie pokazać, bo akademia jest naszą silną stroną, jest naszym atutem i mamy, jeżeli chodzi o naszą akademię, na pewno coś, czym możemy się chwalić, ale nawet nie chodzi o to, żeby się chwalić, żeby zaciekawić, tylko być może będziemy w stanie kogoś zainteresować albo zainspirować i nie trzeba od razu stawiać takich mega drogich obiektów, ale można coś przejąć, może coś małego najpierw zrobić, może krok po kroku pracować, a Akademia Szkolenia Młodzieży przyda się nam wszystkim. Dla kraju to będzie dobrze zrobiona robota i pomoże nam też w tym, żeby poziom polskiej piłki cały czas się podnosił. Też dla nas fajne doświadczenie, że możemy nie tylko się dzielić, ale też rozmawiać z dyrektorami różnych klubów, z czym oni się mierzą na co dzień, jakie mają wyzwania, stąd to jest taki dzień, który pokazuje, że to środowisko mimo wszystko chce być otwarte, my chcemy być otwarci i to, że jest dużo pracy w tym fachu, to jest naturalne, także tutaj wszyscy, którzy przyjechali, świadczy o tym, że oni chcą się rozwijać, chcą czerpać wiedzę. My wchodzimy z założenia, że ta otwartość nam tylko może pomóc, jesteśmy otwarci też dlatego, bo sami jako klub
lubimy się doskonalić i się ciągle uczyć. I sami wyjeżdżamy bardzo często i regularnie na różne konferencje, warsztaty do innych klubów i zauważamy, jak niektóre kluby są w stanie się otworzyć do nas i się podzielić swoimi doświadczeniami. I to jest bardzo, bardzo potrzebne i my dużo czerpiemy z tego. Stąd też my chcemy oddać w tym momencie i też się otworzyć i pomóc innym klubom, bo my sami jesteśmy skazani na taką pomoc. Opowiadamy, jak my to robimy, nie tylko zatrzymujemy to dla siebie, natomiast pokazujemy innym, jak my pracujemy, nie chcemy być oceniani może przez to, natomiast chcemy się dzielić, żeby inni też być może kopiowali pewne rzeczy, inspirowali się tymi rzeczami, które my robimy i dzięki temu pewnie będziemy razem też rosnąć w siłę jako kluby, jako kraj. Niektórzy się dzielą wszystkim, inni się dzielą trochę mniej, natomiast każdy, kto tutaj przychodzi jako kursant, jako wykładowca, jako gość, chce się do jakiegoś stopnia dzielić i jest to stopień na pewno wystarczający, żeby się czegoś fajnego nauczyć, a niektórzy się dzielą w takim stopniu, że po prostu jest to bezcenna wiedza.